do pana profesora Andrzeja Rzepińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Szanowny panie prezesie, zwracam się w ten sposób do pana, bo wydaje mi się, że może być to najbardziej skuteczne. Nie znam pana osobiście, oglądam pana w telewizji, darzę pana ogromnym szacunkiem. Chciałbym pana spytać, zadać panu jedno pytanie. Odpowiedź mogę uzyskać za tydzień, za dwa tygodnie, a nawet po świętach, a nawet po nowym roku. Ale chciałbym tę odpowiedź uzyskać z pana ust. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zgromadzeniach. Słuchałem przed i słuchałem w trakcie, a także już wiem, że ta ustawa została uchwalona. Że ta nowelizacja została uchwalona. Szanowny panie prezesie, 27 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980 roku w dwóch pierwszych punktach mówiło o bardzo ważnych sprawach. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych i tak dalej. A drugi punkt, zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym. Szanowny panie profesorze, na tym duchu wyrosła cała nasza polska demokracja. Na tym duchu, który przez 10 lat był gwarancją zupełnie innego porządku, próbą gwarancji zupełnie innego porządku po protestach sierpniowych 1980 roku. To jeszcze bardziej pokazało i utrwaliło nam w pamięci i w głowie te dwa punkty, zwłaszcza ten drugi punkt. Nic bardziej wspaniałego w demokracji jak wolność słowa, jak możliwość wyrażania tego słowa, a także w demonstracjach, które możemy podejmować, w których możemy uczestniczyć. Nie mówię o demonstracjach, które mają niszczyć, tylko demonstracjach, gdzie spotykamy się, aby mówić o swoich przekonaniach, jakiekolwiek one by nie były. Panie profesorze, proszę mi to powiedzieć swoimi ustami. Ja chcę to od pana usłyszeć. Wydaje mi się, że coś straciliśmy, coś niebywałego. Nie słucham już polityków. Bo ci politycy, którzy są za, są przekonani, że głosowali prawidłowo, że takie są ich przekonania, że trzeba tę możliwość demonstracji ukrócić, zmienić, przykręcić, przyśrubować. Takie jest moje myślenie. Czy muszę należeć do jakiegokolwiek kościoła, do jakiejkolwiek organizacji religijnej, żeby mieć prawo do demonstrowania? Wydawało mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy internet rządzi, kiedy możemy na Facebooku powiedzieć sobie, hej, spotykamy się po to, aby o jednej porze, w jednym miejscu podnieść rękę do góry, uśmiechnąć się i na moment znieruchomić. Czy jeżeli to zrobimy w 10 osób, 110, 1110 osób, będziemy nielegalnie wtedy demonstrowali? Czy za to będziemy ukarani? Czy mówimy tylko o demonstracjach, które wyrażają naszą historyczną tożsamość? Czy możemy także mówić o demonstracjach, gdzie chcemy się przejść z uśmiechem na ustach, gdzie chcemy ludziom pokazać na przykład szapki świętego Mikołaja? Niech mi pan na to odpowie. Nie chcę pytać polityków, bo dla mnie ci, którzy głosowali przeciwko, powinni się po prostu przyczepić do kaloryferów, jeżeli takie są w Sejmie. I tak długo tam siedzieć, aż wreszcie rozpoczęłaby się dyskusja obywatelska, cała, z naszym całym narodem. Czy mamy prawo do demonstrowania i czy mamy prawo, aby zgłosić te demonstracje, czy robimy sobie kalendarz demonstracji na najbliższe kilka lat?